Witam wszystkich. 1 maja. Jadę z dziećmi na wycieczkę na łąki. Dzieci będą biegać, hasać, a ja będę szukał meteorytów. Do zobaczenia na łąkach. Znajdujemy się w północnej elipsie spadku meteorytu Pułtuskiego. Jestem tutaj dzisiaj nie bez powodu, ponieważ kilka dni temu znalazłem właśnie w tym miejscu ten oto meteoryt. W dniu dzisiejszym przyjechałem po to, żeby to miejsce, w którym go wykopałem, zmierzyć, jaka jest głębokość zalegania tego meteorytu, sprawdzić, czy nie ma jeszcze innych meteorytów w tym dołku, ponieważ po obejrzeniu i umyciu dokładnym tego meteorytu okazało się, że ma odtrącenia, które być może, że poleciały gdzieś dalej, ale być może, że leżą też w dołku. Jeden z tych fragmentów udało mi się znaleźć zaraz po znalezieniu meteorytu, a drugi będę szukał właśnie dzisiaj. Użyję do tego pinpointera, użyję do tego magnesu neodymowego. To jest właśnie ten fragment meteorytu, który został znaleziony w dołku obok meteorytu. Jeżeli go przyłożymy w ten sposób, widzimy, że tworzy całość. Natomiast ten meteoryt, oprócz tego odkruszenia z tej strony, ma jeszcze odkruszenie tutaj, nieco mniejsze, ale zobaczymy. Spróbuję ten dołek odkopać i sprawdzić, czy nie ma tego fragmentu. Teraz rozkopię ten dołek ponownie, sprawdzę magnesem, czy jeszcze coś tam można znaleźć, czy będzie jeszcze jeden okruch meteorytu. Meteoryt był dokładnie w tym miejscu. Gdybyśmy chcieli go zmierzyć, będzie to mniej więcej około 15 cm w ziemi. Teraz rozkopię ten dołek bardziej, żeby sprawdzić, czy nie ma jeszcze tego małego fragmentu meteorytu. Potem oczywiście wszystko ładnie zasypię, żeby nie było śladu po kopaniu. Trzeba szanować rolników, którzy pozwalają nam wchodzić na swoje łąki. Ziemia jest dość miękka, ale pierwsza warstwa jest bardzo twarda. Jest tu bardzo sucho, pomimo tego, że jest to teren podmokły. Bardzo trudno jest nawet wbić szpikulec, żeby sprawdzić, czy jest coś w ziemi. Tutaj, jak widzimy, jest dużo bardzo mocno zmineralizowanej ziemi, która bardzo utrudnia poszukiwania, ponieważ daje silny sygnał gruntu. Widzimy to właśnie tutaj, w takich miejscach przy meteorycie. Widzimy to tutaj, gdzie występuje dużo rudy, dużo żelaza, tlenków żelaza. One przy takich obiektach jak meteoryty, podobnie tutaj widzimy w dołku tą rudą ziemię, bardzo utrudniają poszukiwania, ponieważ szukając meteorytów kamiennych, praktycznie szukamy dużej wielkości ziarenek piasku, które są bardzo blisko numerycznie ID gruntu. I jest to bardzo trudne, ponieważ potrafią maskować wręcz meteoryt. Dlatego czasami są sygnały, które trzeba dziobnąć, trzeba kopnąć, trzeba sprawdzić. Nie do końca można ufać identyfikacji zarówno numerycznej, jak i dźwiękowej. Trzeba po prostu niektóre dołki sprawdzić, szczególnie te, które dają bardzo mocny sygnał. No jest jakiś sygnał, także będę musiał sprawdzić. Dość słaby sygnał, ale pamiętajmy o tym, że jest to bardzo mały okruch. Ok, przystępuję do dalszego kopania.
chyba jest już za mocno podkręcony. I już pokazuje grunt jako sygnał. No raczej nie będzie. Sprawdzę jeszcze magnesem neodymowym, ale wykrywacz sobie już z tym sygnałem nie radzi. Przejdę do rozdrobnienia gruntu i sprawdzę to jeszcze magnesem neodymowym. Oczywiście każdego dołka tak nie traktuję, ponieważ byłoby to zbyt pracochłonne i bezsensowne. Bardzo szybko znajduje się rudy darniowe, które najczęściej występują tutaj w gruncie. Natomiast przy takim momencie jak tutaj, gdzie jest meteoryt konkretny i widać, że ma odkruszenia, naprawdę warto jest się nad takim dołkiem pochylić, dokładnie sprawdzić. Po prostu możemy fragment meteorytu zostawić. Oczywiście jak ktoś inny znajdzie, to się ucieszy, ale jeżeli będzie na tyle mały, jak wspomniałem wcześniej, to ktoś inny również może mieć problemy, żeby go znaleźć i on po prostu zostanie w gruncie. A warto jest go mimo wszystko znaleźć. Ok, teraz wezmę magnes. Teraz użyję takiego magnesu neodymowego, który ma dodatkową regulację, więc nie musimy nawet się schylać, wystarczy, że sobie stoimy i sprawdzamy. No i będę sprawdzał, czy coś uda mi się tutaj z tej ziemi za pomocą tego magnesu wyciągnąć. Jakieś okruchy, które zawierają żelazo. Jak na razie nic ciekawego tutaj nie znajduję. Za chwilę też sprawdzę inne miejsca oraz dołek. Niestety nie ma. Ok, sprawdźmy inne miejsca. Sprawdzam. Potem jeszcze rozgarnę ten piasek bardziej. No niestety tym magnesem nie udało mi się znaleźć tego krucha. Być może, że go tu po prostu nie ma, ale być może, że jest, tylko sprzęt jest za słaby. Za słaby magnes, brakuje mi sita, żeby to dokładnie przesiać. Mam to miejsce oznaczone na GPS-ie, będę mógł do tego miejsca powrócić z lepszym sprzętem. Być może, że uda się coś znaleźć, jeszcze jakiś mały fragment od tego meteorytu. Jeżeli nie, to trudno, ale pamiętajmy, że zawsze w takim miejscu, gdzie znajdujemy meteoryt, jest on pokruszony, warto dokładnie mu się przyjrzeć, temu miejscu. Bo być może, że w niedalekiej odległości od tego meteorytu znajdują się jeszcze małe fragmenty, a warto je zebrać. Dlatego za chwilę przystępuję do poszukiwań, rozciągam sznurki, ale zanim to zrobię, zakopię jeszcze meteoryt i będę testował wykrywacz na różnych cewkach i sprawdzał, które są najgłębsze. A film z tych testów będziecie mogli zobaczyć w kolejnym odcinku. Jest godzina 18, na dzisiaj kończę poszukiwania. Zwijamy się z dziećmi samochodu, zaczął padać deszcz. Nie udało mi się znaleźć meteorytu Pułtuskiego, ale zrobiłem spory kawałek. Cieszę się, że mogłem tutaj być, no i mam nadzieję, że wkrótce znowu się tutaj pojawię. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym odcinku.